jeziora Mamry. Piękny zakątek ziemi mazurskiej. Tu odbył się nasz marynarski start. Z pierwszego rejsu wracaliśmy dumni, rozradowani, ale i trochę smutni. Powrót do portu w Giżycku oznaczał przecież rozstanie z jeziorami, z naszą niezawodną łodzią DZ-5. Oznaczał koniec szkolenia. A tak niedawno jeszcze byliśmy szczurami lądowymi, analfabetami w sztuce żeglowania. Instruktor Midura męczył się z nami, ale zrobił z nas żeglarzy. Chociaż nawet Pionka, dyplomowany inżynier, plątał z początku knagi, raksy, gardy. Aż wreszcie nasz bosman rzekł, w cywilu krakowski drukarz zrozumiał, że trzyma w ręku fał, a nie sznurek. Marysia także zgodziła się, że przedni żagiel nazywa się fok, a nie foka. Szkolenie ruszyło pełną parą. Liny w rękach Danielewskiego i miernika posłusznie skręcają się w węzeł ratowniczy. A jak idzie skupionej i poważnej Janince? Nieszczególnie. Stanowczo chłopcy lepiej to robią, ale kobiety są solidarne. Marysia piorunem nauczyła się alfabetu Morsa i... Zresztą popatrzcie sami. Sygnalizacja semaforem to sprawa niełatwa. Zosia macha jak stary marynarz, ale czy ktoś to potrafi odczytać? Gimnastyczna zaprawa ma znaczenie nie mniejsze niż teoria. Na bieżni, na torze przeszkód. Na boisku. Na pływalni przygotowywaliśmy się do kariery żeglarskiej. Tylko z wiosłowaniem ciągle szło nam kulawo. Równo, równo pociągać. Krzyża, krzyża, równo. Nie plątać. Równo z krzyża. Na tempa. 3, 4. Piątka, nie przyspieszam. Całym ciałem. Nie rękami. Jak to nie łyżka. Mieszacie jak w talerzu tu. Lewa buta. Nie wstyd wam? Oczywiście, było nam wstyd. Ale wypływając na pierwszy calodniowy rejs na jeziora Mamry, Dobski i Niegocin, nie mieliśmy już powodu do wstydu. 3, 4. Jostła. Łap. Tak przepływa się w kanałach pod bardzo niskimi mostami. Tym razem chodziło oczywiście o ćwiczenie. Wiosła. Obie... Naprzód. Krzyża. Lewa burta mocniej. 3, 4. Krzyża. Równo. Rzek słabiej, wiosło złamiesz. Może by im złamał, ale nie pod okiem instruktora Midury. Przygotować do postawienia żagli. Jest. Przygotować się do postawienia żagli. Do postawienia klar. Klar do ustawienia.
Zwycięży w międzyzalogowym zetempowskim współzawodnictwie. My zaloga DZ5 na razie prowadzimy, ale są przecież jeszcze 4 DZ-ki, nie gorsze niż nasza. Z pionką przy sterze idzie jak po maśle. Wiadomo, rodzinne zdolności. Jego ojciec jest przecież warszawskim tramwajarzem. Trzeba jeszcze ustalić pozycję na mapie i wytyczyć kurs. Przygotować się do zwrotu przez sztak. Jest! Przygotować się do zwrotu przez sztak. Zwrot, jest zwrot. Lewy grota pokaż od luz. Jest, lewy grota od luz. Jest! Lewy pokaż od luz. Szot Bedena wybrać. Jest! Szot Bedena wybrać. Szot Bedena luz. Jest! Szot Bedena luz. Prawy grota pokaż od wybrać. Nawigacja przestała być dla nas tajemnicą. Nauka nie poszła w las. Dwunastka z DZ5 to zgrany, zdyscyplinowany zespół, a woda tylko takich szanuje. Roześmiany w dół kieruje wzrok. Niech gąciste łodzie śmiało chną na wietrze. Parę ksiąg śpiewa jak łopocze pot. A moje żeglarze, luzujcie szoty. Tym młody posman krągim głosem daje znak. Hej, zwrot przez sztab. Niech gąciste łodzie śmiało chną na wietrze. Ale się śpiewa wiatło pocze po. Przed naszymi oczami przesuwał się barwny mazurski krajobraz. Żeglarska służba nie przeszkadzała cieszyć się jego widokiem. Płyniemy z powrotem do Giżycka. Kto mógł przypuszczać, że w drodze czeka nas jeszcze prawdziwy, praktyczny egzamin żeglarski. Pogoda znakomita. Wiatr ani za silny, ani za słaby. Warunki do żeglowania wymarzone. Trochę zazdrośnie obserwujemy zwinne, lekkie chetki. Miernik co chwila melduje statek na horyzoncie. I stało się. Warunki w prawo było takie chetka. Widzę. Na lista. Odległość 100 metrów. Przygotować się do akcji ratowniczej. Jest. Przygotować się do akcji ratowniczej. Dajcie. Idziemy na pomoc. Przygotować koło ratunkowej kapotki. Przygotować rzutkę. Koło. Za burtem. Jest. Rzucić kapoki. Jest. Rzucić kapoki. Trzymajcie się chętki. W wodzie trzech mężczyzn i pies. No. Ten wykazał się błyskawiczną orientacją i doskonałym stylem pływackim. Thank you.
ale za to inni, pożal się Boże, wyciągaliśmy delikwentów jak worki kartofli. Hetka cierpliwie czekała na swoją kolej. Na szczęście lodzie tego typu nie toną. Nie, nie, to nie febra, raczej mała niedyspozycja nerwowa. Towarzystwo wyraźnie oklapło. Z jednym wyjątkiem. Ten nie tracił głowy i czasu. Hetkę trzeba było doprowadzić do stanu używalności. Oczywiście, okazało się, że rozbitkowie nie mieli pojęcia o żeglarstwie. Nie chciało im się trzymać szota. Zawiązali na supeł, wybrali za bardzo żagiel, no i wyłożyli się przy pierwszym silniejszym podmuchu. Szczeniak zeżarł nam cały cukier, ale niech mu będzie, miły szczeniak. Serdecznie wypadło pożegnanie. Lekcja nie poszła na marne. No co, hetkarze, zapiszecie się chyba na kurs żeglarski. Egzamin jesteśmy spokojni. Wracamy do Giżycka opromienieni sławą. Dyplom żeglarski, zwycięstwo w Zetempolskim współzawodnictwie murowane. Jutro rozjedziemy się do miast i wsi, do pracy i nauki. Ale obozu Ligi Przyjaciół Żołnierza nie zapomnimy. Poznaliśmy wspaniały zakątek naszego kraju. Nauczyliśmy się pięknej sztuki żeglowania. Wrócimy tu. Do zobaczenia na Mazurskich Jeziorach. Thank you.